Afera hazardowa po raz kolejny sprowokowała debatę społeczną, a właściwie bardziej na razie debatę polityczną, czy lobbying jest rzeczą potrzebną, czy jest rzeczą dobrą, czy też tylko złą i patologiczną. Konfederacja Lewiatan od zawsze uważała, że lobbying jest elementem demokracji, tym bardziej w kraju, gdzie ciągle tak dużo tworzy się nowych aktów prawnych. Ocena skutków regulacji przygotowana przez rząd, przez twórców tych regulacji często jest bardzo lakoniczna, skrótowa, niewystarczająca. Stąd dostarczenie decydentom informacji o tym, jakie są skutki proponowanych regulacji, pozytywne, negatywne, nie tylko dla budżetu, ale właśnie także dla przedsiębiorców, jest nieodzownym elementem procesu legislacyjnego. Choć Konfederacja jest wyłączona z poddziałania ustawy lobbyingowej, bo ma status partnera społecznego, to jednak uważamy, że ustawa lobbyingowa w obecnym kształcie być może wymaga rewizji, ale nie jest ustawą złą. To, co jest złe, to pewna praktyka sposób komunikowania także urzędów także tych, którzy lobują. Nie ma dobrze, Zaadresowanych stron internetowych, na których pokazywałyby się wszystkie stanowiska proponowane przez stronę rządową, przez lobbystów, przez partnerów społecznych, zapowiedź ministra Michała Boniego, że cały proces legislacyjny będzie monitorowany przez stronę internetową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest jednym z postulatów, o którym od dawna mówimy. Teraz czas na przeanalizowanie zapisów ustawy lobbyingowej, a przede wszystkim na opisanie dobrych praktyk, bo to jest główny problem w kontaktach świata biznesu i polityków, nie zaś, że te kontakty mają miejsce. Bez tych kontaktów prawo gospodarcze byłoby zdecydowanie gorsze.